Cześć, jeżeli masz rozprogramowany pilot, na przykład po wymianie baterii, pilot centralnego zamka ci nie działa, otwieranie, zamykanie, wtedy możemy taki pilot zaprogramować albo komputerowo, albo ręcznie. My to w tej chwili zrobimy ręcznie. Pierwsze co musimy zrobić, to włożyć jeden pilot do stacyjki i przekręcić na zapłon. Zapłon włączony. Następnie wychodzimy na zewnątrz. Wkładamy pilot do zamka. Przyciskamy przycisk zamknięcia. Przekręcamy go w prawo. I naciskamy na przykład raz, żeby był zaprogramowany w pozycji pierwszej. Mignęła nam dioda. Wyciągamy. Pilot jest zaprogramowany.